Obręcze na dżembę wykonane są z drutu. To jest taka obręcz, jaką tu widzimy. Z drutu ze stali zbrojonej, która jeszcze powoduje lepszą przyczepność skóry do tej obręczy, że skóra nam się nie wyśliźnie spod obręczy, oraz większą wytrzymałość i sprężystość tego drutu, większą wytrzymałość na odkształcenia. Taką obręczą, tej grubości obręczą i tak skonstruowaną z tego drutu, można już naprawdę śmiało pociągnąć skórę, nie martwiąc się, że za chwilę z tego drutu stanie się jajko albo jakaś w ogóle inna fantazyjna forma geometryczna. Tutaj mamy kolejną obręcz. To jest drut o grubości 6 mm ze zwykłej stali. Widać różnicę w obu tych obręczach. Ta obręcz jeszcze może być dobra, ale przy grubszych skórach, w pewnych sytuacjach już może być za cienka. Może nam się odkształcać. Tak, to jest też specyfika na przykład właśnie bębnów z gany, o których wcześniej mówiłem. Niektóre z nich mają za cienkie obręcze, albo może tak, mają niezłe obręcze dopasowane grubością do skór, które są naciągane, ponieważ skóry na bębnach z gany z reguły są cienkie. Gdybyśmy chcieli założyć na taki bęben grubszą skórę, już możemy mieć kłopoty, już obręcz może nam zacząć wariować i nie chcieć się słuchać, nie chcieć się zachowywać tak, jak powinna, bo będzie zbyt delikatna. Mamy kolejną obręcz. To jest obręcz ze zwykłego drutu, ale z średnica 8 mm. Taka obręcz też już z powodzeniem nam posłuży do konstrukcji dobrego bębna dżembe. Kolejna rzecz dotycząca obręczy to spasowanie obręczy względem siebie. Obręcze powinny być dobrze dopasowane względem siebie i względem korpusu. Górna obręcz może być nieco mniejszej średnicy niż dolna. Ważne, żeby nie była za duża, bo inaczej ześliźnie się, przejdzie górą nad obręczą dolną i nie będzie należycie przytrzymywała naszej skóry na bębnie. Z kolei obie te obręcze muszą też być dobrze dopasowane do korpusu. Kiedyś częstszymi przypadkami, teraz już coraz rzadziej, ale jeszcze zdarzają się takie bębny, gdzie obręcze odstają z każdej strony po 3 cm od korpusu. To nie jest dobry sposób skonstruowania obręczy. Obręcze powinny być w miarę jak najściślej przylegające do korpusu. Zbyt szerokie obręcze po pierwsze będą niestabilnie trzymały skórę, po drugie będą nam przeszkadzały w graniu, po trzecie dobrze spasowane obręcze, dobrze przylegające, takie, które przytrzymują skórę dookoła korpusu mocno, powodują to, że bęben nie brzęczy, że dobrze korpus rezonuje, że całość jakby dźwięku, wibracji jest dobrze przenoszona na korpus i wzmacniana w ten sposób przez korpus i przekazywana dalej na zewnątrz. Po prostu będzie lepiej grał. Tutaj widzicie przykład dobrze dopasowanej obręczy do korpusu. Tak, obręcz jest naciśnięta na korpus, w zasadzie nie ma przestrzeni pomiędzy korpusem a obręczą. Jeżeli chcemy grube skóry nakładać, a bądź na przykład skóry z krowy, tej przestrzeni może być troszkę więcej. Tyle, żeby skóra nam się zmieściła. Czasami wręcz w tej chwili konstruktorzy bębnów w Gwinei, w Mali, naciągają, robią obręcze tak ściśle, że pierwsza skóra pęka. Po prostu obręcz jest zbyt ciasno zakleszczona na korpusie i rwie nam w niektórych miejscach skórę. Wtedy się tą obręcz zdejmuje. Tam, gdzie są ślady po obręczy na korpusie, korpus się troszkę przyszlifowuje i otrzymujemy w ten sposób idealnie dopasowany korpus i zestaw obręczy. Wtedy mamy miejsce już tylko na skórę, nie ma żadnej przestrzeni i te wszystkie elementy stanowią jedność i będą doskonale grały.